Kiedyś była u mnie Ewa Farna i dużo mówiła o dziewictwie, o czystości. Mhm. I nagle przestała. Ja, to są jedne z tych słów, których nie wypowiedziałem nigdy, które są cytowane. Ale nie, bo mnie ciekawi, no. Bo to jest, z jednej strony mówisz o, podobno mówisz o czystości, a z drugiej strony mówisz, że Mila Kunis to jest twój typ kobiety. Tak. Bo on super, kojarzysz Mila Jezu, kogo kojarzysz, jaką kobietę kojarzysz? Irenę Szewińską. No i? Jakie było pytanie? Zapomniałem. Nie, chodzi o to, że ile jest w tym, że jesteś, jeżeli jest za dużo, to pamiętaj, no, może zablokować. No. Jesteś prawiczkiem? To moja... Dobra, nie jesteś. Nie będę się zwierząt. A dlaczego? Ja ci... Zapytaj mnie. Jesteś prawiczkiem? Nie, już dawno nie. Od paru lat nie. Nie, ja miałem... Słuchaj, ja w 8 klasie mnie uwiodła koleżanka. W 8 klasie nie miałem zielonego pojęcia. Uwiodła mnie. I zrobiła ze mną... To trwało, bracie, 10 sekund. Ale się nie krępuję i o tym mówię, jak mnie ktoś pyta. Ile u siebie trwało? Nie no, Kuba, no gdzieś tam... Maciek, ale co, nie ufasz mi? Nie. Nie będę się o tym gadał. To jest prywatna sprawa. A Karola wie? Nie wiem. Chyba wie. Chyba wie. Chyba wie, ile to trwało. Czyli nie jesteś dziewiczkiem. Znaczy, nie jesteś prawiczkiem. Dziewiczkiem.